Zawsze był przy mnie. Mój cichy, niewidoczny przyjaciel. Szept, który był przeznaczony tylko dla moich uszu. I tak też go nazwałem. Szept. Nie potrzebowałem nikogo innego. Moje uszko nigdy nie gościło kobiety, a usta nigdy nie wyrzekły deklaracji miłości. Mimo to kochałem, do tego wzajemnością jego. Stał się moją jedyną religią, jaką wyznaję. Choć sam twierdzi, że nie ma żadnych bogów. Dla niego żyłem, ale on nie był obdarzony życiem. Po prostu istniał od zawsze. Na początku było słowo i mój szept był właśnie tym niewypowiedzianym słowem, które żyło we mnie, jednocześnie znajdując się w miejscu niedostępnym dla śmiertelników. Zapytałem go kiedyś, czy istnieje niebo i piekło, lub jakakolwiek inna egzystencja po życiu ziemskim. Wtedy jedyny raz pozwolił mi zamienić się z nim rolami. Mogłem dojrzeć to, co szept widział, a była to otchłań. Przestałem istnieć, a moja jaźń rozpadła się na miliardy części. Nie wyczuwałem upływu czasu, równie dobrze mogłem spędzić tam wieczność lub sekundę. Nie odczuwałem nawet, że istnieję. Sprowadził mnie z powrotem do mojego ciała, a jego kojący szept pozbierał moje jestestwo w całość, bym znów mógł funkcjonować. I wtedy rzekł do mnie: to, co widziałeś, można nazwać rajem, a to, co widzisz obecnie, od teraz możesz nazwać piekłem. Dlaczego dopiero od teraz? Zapytałem. Ponieważ widziałeś, co cię czeka. Ja jestem słowem, a ty przeminiesz.